Dzisiaj zajmiemy się kolejnym atrybutem czy sposobem kryterium oceny państwa. Mówiliśmy pierwsze kryterium czy naród pod władzą tego wymiaru władzy, że tak powiem, zbliża się do Boga. Mówiliśmy o obronie granic, suwerenności, wojsku, później o systemie sprawiedliwości, o policji, o socjalizmie, ta trzecia wewnętrzna część. No a teraz wejdziemy głębiej w sposób zarządzania państwem, i tu kłania się księga najmądrzejszego króla ludzkiego, czyli Salomona. Otwórzmy sobie 29 rozdział, czwarty werset. Król umacnia kraj prawem. Czyli władza państwowa ma dać dobre prawo. Dobre. No to można powiedzieć, dwa takie kryteria dobrego prawa bym dał. Pierwsze, czy jest zgodne z prawem Bożym. Inaczej mówiąc, czy to prawo jest sprawiedliwe. I drugie, czy jest przejrzyste? Czy jest czytelne dla każdego? Dzisiaj w państwach tych socjalistycznych, biurokratycznych człowiek, Praktycznie co nie zrobi, to jakiś przepis łamie, bo tyle jest tych przepisów. Część z nich jest dobra, ale ich jest tak taka gmatwanina, że nikt już nie wie, czy postępuje zgodnie z prawem, czy niezgodnie z prawem. Czyli władza dobra wobec Boga ma dać dobre prawo, dobre, czyli zgodne ze sprawiedliwością Bożą. Zresztą my mamy wyczucie tej sprawiedliwości, czyli ma dać narodowi sprawiedliwe i przejrzyste, proste, jasne, łatwe w stosowaniu, a nie zagmatwane prawo. Ta władza, która takie prawo da, umacnia swój naród i podoba się Bogu. Ta, która gąszcz prawny robi i niesprawiedliwość, jest obmierzła Bogu i ludziom.